że jest miejsce na twoją kulturę, jest miejsce na przykład na, jeżeli jesteś wierzący, na twoją religię i wcale nie musisz adoptować pewnych wzorców dokładnie dyskrytycznie. Dlatego ta sztuka, ta praca przyjmuje się na zachodzie. Możemy teraz przejść do tego, jak Chińczycy traktowali drzwi. Ponieważ oni je obserwowali naturę, w związku z tym w pewien sposób zaczęli podchodzić do liczb jako czegoś, co jest interpretacją natury, rzeczywistości w świecie pojmowanym przez nich tak w sposób troszeczkę wewnętrzny. Pierwszą rzeczą, która się pojawiła, to było nazwanie liczb, przypisanie im pewnych symboli oraz kojarzenie tych liczb ze światem rzeczywistym, z rzeczywistością. Dobrze. I make it prosto, tak? Like this. And move your here. Not Chiński calligraphy. Musicie. Cierpliwe. Cierpliwe. As slowly as possible. Pierwszym ogrodem jest ogród mistrza sieci rybackich w Susku. To jeden z najstarszych i najsłynniejszych ogrodów prywatnych. I teraz co ciekawe w tych ogrodach chińskich, to jest to, czego nie doświadczymy w naszych europejskich, to jest to, że ogrodu chińskiego nie można objąć wzrokiem po wejściu do niego. Nie widzimy go w całości. Ogród chiński otwiera się przed nami, tak jak się otwiera życie. To jest właśnie jedna z przesłanek filozofii chińskiej.